Międzynarodowy Dzień Tańca to święto ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, będącego pod auspicjami UNESCO. Dzień obchodów, czyli 29 kwietnia, wybrano na pamiątkę chrztu francuskiego tancerza i choreografa Jean-Georges Novera. Z okazji święta każdego roku inny artysta związany z tańcem przygotowuje orędzie do jego miłośników. W tym roku niestety ten piękny dzień musimy świętować jeszcze online, ale zapraszam Was na krótki pokaz slajdów i informacje na temat tańca klasycznego. Taniec klasyczny to specyficzna forma tańca zwana też baletem. Różnica polega na tym, że termin balet, tak jak zwykle powtarzam, odnosi się do spektaklu odbywającego się na scenie, natomiast termin taniec klasyczny odnosi się do techniki, jakiej używają tancerze. Taniec klasyczny wywodzi się z renesansowych tańców dworskich udoskonalonych na dworze Ludwika XIV, który w 1653 roku mianował Jeana Baptista Lullego nadwornym kompozytorem i stworzył dla niego zespół. Balety opierały się wtedy głównie na kombinacjach kroków pochodzących z passe dance, pawany i menueta. Suknie kobiet były na tyle ciężkie i długie, że uniemożliwiały zbyt skomplikowane ruchy nóg. A o podskokach w ogóle nie było mowy. Z tego powodu partie solowe najczęściej wykonywali mężczyźni. Dopiero La Camargo 5 maja 1726 roku skróciła suknię o kilka centymetrów i jako pierwsza uniosła się na scenie w powietrze, wzbogacając tym taniec, ale jednocześnie wywołując skandal. Zasady tańca klasycznego skodyfikował w oparciu o estetyczne kanony klasycznej sztuki starożytnej Carlo Blasis w 1820 roku, tworząc system dokładnie opracowanych ruchów ciała, oznaczonych terminologią francuską. Doprowadzono je do perfekcji w okresie romantyzmu, kiedy tancerki zaczęły używać usztywnionych baletek zwanych pointami, dzięki którym mogły wynieść się na czubki palców. Forma teatralna baletu klasycznego, ukształtowana w XIX wieku, polega na uszeregowaniu ruchu ciała według stałych schematów, tak zwaną technikę klasyczną. Taniec klasyczny rozwijał się w największych miastach Europy, zyskując zwolenników na całym świecie. Głównymi ośrodkami tejże techniki była Francja, Włochy oraz Rosja. W tych krajach wykształciły się jej główne nurty. Francja charakteryzowała się delikatnością w ruchach, Włochy ostrością i dynamicznością tańca, natomiast Rosja precyzją. W dalszym rozwoju balet przeniósł się za ocean, a także do najdalszych zakątków Azji, Chin, Japonii, Mongolii i do innych krajów. W dzisiejszych czasach taniec klasyczny zyskał niesamowity kunszt i poziom rozwoju techniki. Na całym świecie organizowane są konkursy, w których tancerze z najdalszych miejsc mogą zmagać się ze sobą i rozwijać swoją technikę. Taniec klasyczny wysmukla sylwetkę, wzmacnia mięśnie całego ciała, rozciąga ścięgna, uwalnia ekspresję poprzez ruch, uwrażliwia na estetyczne formy wyrazu.